Siema, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam, jak wydane są Popkiller Młode Wilki 6. Są to Młode Wilki, nie te ostatnie, tylko te jeszcze poprzednie. Wtedy Młode Wilka był m.in. Frosty, Legacyless, Y215, Face, Zimson, Zero, Tymek, Michał Tomasik, Bartok, Q12, Jan Rafałoni oraz Pater. Płyta oczywiście wyszła przez dzięki Popkillerowi. Jest to Digipak. No i zobaczycie tutaj w środku, nie? Otwieramy. Z tej strony macie podziękowania. Tutaj od Mateusza Naprali, czyli chyba głównego twórcy Popkillera. I patrzcie, co się dzieje. Jest to trzyskrzydełkowy Digipak, gdzie środkowo mamy płytę stylizowaną na kształt piłki do piłki nożnej Młode Wilki 6 i logo Młodych Wilków. Tu jeszcze są takie rzeczy, że produkcja wykonawcza Mateusz dla Popkiller, kto za co odpowiada. Tutaj mamy z tej strony mapę Polski, gdzie są zaznaczone poszczególne raperzy, skąd pochodzą, z jakich miejscowości. No i w sumie dobra. I tu jeszcze jest jakby książeczka, aczkolwiek nie książeczka. Jest to takie oto zdjęcie, które jest podzielone na pół, ale to nie jest specjalnie podzielone na pół, bo jeżeli słuchaliście utworów, to wiecie, że ci, przynajmniej większość tych, odpowiada za utwór nic za darmo, a ci zgrali na utworze piramida. A z tyłu to jest, patrzcie, plan lekcji. Także jeżeli nie macie planu lekcji, no to możecie kupić sobie tą płytę i mieć plan lekcji taki rapowy. Dobra, ale z drugiej strony jest to jeszcze większa ciekawostka. Mianowicie o to, co to w ogóle ma być. Zaraz wam wyjmę i pokażę, co to są. Na przykładzie pierwszym, czyli Simpsona. Patrzcie. Jest to tak zwany wilczy bilet, czyli takie coś, co chyba wszyscy dostają, jak byli młodymi wilkami. I właśnie, legitymacja szkolna, że pierwszy był wybierany na 2018. Ksywa Simpson, tutaj takie mniej więcej rzeczy, które tam były. Na przykład tutaj mamy trzy największe płyty. Od kiedy rapuje, który to rocznik? Z tego co patrzyłem, to jest chyba najmłodszy z tego wszystkiego. I tyle, no. Znaczy, zobaczycie, co tu jest. Chyba. Z tyłu jeszcze jest mnie takie coś, ale to nie jest ważne. I każdy raper, który wystąpił w Młodych Wilka w tym roku, wtedy po prostu dostał taki wilczy bilet. Mamy Simpsona, Frosty Reggae, Kamil Pivot, White, Face, Janek Rapowanie, Bartok Cute, Michał Tomasik, Pater, Zero, Siles i ostatni Tymek. Jak pewnie wiecie, no już niektórzy się mocno rozwinęli. Jeśli mogę coś powiedzieć, to trójka z nich, z tych raperów, których to występują, to są aktualnie chyba moi trzech ulubionych artystów, jeżeli nie najbardziej. Chodzi mi oczywiście o Simpsona, White'a i Tymka. I tu jeszcze mam, zadam pytanko takie małe. Jak myślicie, z którego województwa ja jestem? Ja, czyli Tobi 1408, czyli Tobiasz. Z którego województwa? Podpowiem wam, że to województwo ma jednego rapera zaznaczonego na tej mapie. Kto odpowiadał, że dodam mu serduszko w komentarzach. Dobra, no to jeszcze tak to wygląda z tyłu. Tutaj macie właśnie listę jeszcze utworu, bo jeszcze tego w ogóle chyba nie pokazywałem. Plus producentów. I w sumie tyle mogę powiedzieć o tej płycie. Dzięki, do widzenia, cześć.